Cześć. Dzisiaj przyszedł czas na omówienie naszych sufitów podwieszanych. Nie są co prawda one jeszcze skończone, więc to idealny czas, żeby właśnie je omówić. Zanim jednak przejdziemy dalej, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, kliknąć czerwony przycisk na dole, subskrybuj. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi materiałami, które dotyczą kosztów budowy, automatyzacji, a także wszelkich testów, które wykonujemy tutaj na kanale. W jednym z poprzednich materiałów wykonywaliśmy test szczelności naszego budynku. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego materiału, to karta jak zwykle wyświetla Wam się na górze. Robiliśmy to po to, żeby dowiedzieć się, czy paroizolacja, która już została rozłożona u nas na sufitach podwieszanych, jest wykonana prawidłowo. A także, jako bonus, chcieliśmy sprawdzić, a właściwie upewnić się, czy montaż okien jest szczelny, bo mieliśmy pewne podejrzenia, że tak nie jest. No właśnie. I obydwie te rzeczy nas nie zawiodły i nie przeszły naszego testu. Jeśli chodzi o okna, to tego się spodziewaliśmy. Jeśli chodzi o paroizolację, również częściowo się tego spodziewaliśmy. No ale te rzeczy, które wyszły, to jest, powiedziałbym, coś dodatkowego, co jednak delikatnie nas zaskoczyło. Na każdym spotkaniu prosiłem fachowców o wymienienie trzech paroizolacji, które są dla mnie kluczowe. To znaczy, w jaki sposób podchodzą do tej paroizolacji z boku, łączenie ściany z sufitem. Po drugie, jak podchodzą do tematu LEDów. No i po trzecie, jak podchodzą do tematu drzwi strychowych. No i wydawało nam się, że finalnie znaleźliśmy odpowiedniego fachowca, który spełnił te nasze wymagania, wszystko opowiedział ładnie, jak to zrobi, jak to robić. Być może nam się tylko wydawało, bo jednak też szczelności nie wyszedł zbyt pozytywnie. Zapraszam Was teraz zatem na pokazanie, co wyszło źle i na co nasz fachowiec nie zwrócił jednak należytej uwagi. Przygodę zaczynamy od naszej sypialni, bo w sypialni tutaj na górze mamy mieć taki szynoprzewód. Nie jest to szynoprzewód LEDowy, to znaczy technologia oczywiście będzie LED, ale jest to taki dosyć wysoki szynoprzewód, bo ma on około 6 cm. No i jak widzicie, fachowiec to co zrobił, to tutaj wyprowadził sobie kabel. No i w mojej ocenie jest to, tak szczerze, niedopuszczalne. Z tego względu, że on teraz w tym momencie będzie musiał przeciąć tutaj nam tą paroizolację, no i wyjdzie jedna wielka katastrofa, bo walczymy o mikrodziurki, przez które tak naprawdę ucieka bardzo, ale to bardzo dużo powietrza, jest dużo tych wymian robionych. No a on tutaj by finalnie zrobił nam jedną ogromną, wielką dziurę. Przeniosłem się do łazienki i tutaj omówimy sobie dwie rzeczy. Zacznijmy od tej rzeczy, która jest zrobiona prawidłowo, to znaczy nasze głośniki. Kupiliśmy gotowe boksy głośnikowe, żeby tutaj nie było żadnych niedomówień. Powiedziałem panu, w jaki sposób należy wykonać paroizolację ich. No i jak widzicie, jest to zrobione prawidłowo. Tutaj jeszcze ten sufit będzie dodatkowo obniżony, więc nie ma się co martwić, że to wystaje. Z kolei, jeśli chodzi o spoty LEDowe, no to jest fatalnie. Jak widzicie, są wyprowadzone tylko kabelki. No i na moje pytanie wczoraj, jak pan chce podejść do tematu ich zrobienia, to powiedział, że po przyczepieniu płyty przewierci. Także nie zgrywa nam się to zupełnie z tym, co nam przedstawiał w momencie, w którym go zatrudnialiśmy. Tutaj ta czerwona, pomarańczowa taśma jest nie bez przyczyny. Podczas naszego testu szczelności po prostu w tym miejscu paroizolacja nie wytrzymała. I nie chodzi o to, że w tym miejscu ona się porwała, tylko jest tutaj zrobione łączenie, które było przytrzymane jakimś zwykłym klejem. No i nie wyszło to w ogóle za dobrze, więc musiałem to na szybko po prostu tak załatać, żeby ten test w ogóle mógł się odbyć. Przechodzimy do mojego ulubionego miejsca, czyli szachtu kablowego. No i jest tutaj tragedia. Po prostu jest wypchnięta sobie folia. Na szczęście tutaj pan wykonał to w taki, a nie inny sposób. I tutaj Sławek, który wykonywał nam test szczelności, powiedział, że to dobrze, że nie została wypchnięta żadna piana, ponieważ on teraz nam dośle odpowiednie piany, uszczelniacze, żebyśmy mogli się sami tym pobawić. I nie ufali fachowcowi, że tutaj zrobi to prawidłowo. Niestety hitem okazały się drzwi strychowe. Już tutaj specjalnie przyniosłem sobie drabinę, żeby Wam pokazać. Które tak naprawdę nie są tutaj nigdzie w ogóle doczepione. Paroizolacja tak sobie po prostu zwisa, jest tutaj doczepiona do niczego. I na moje pytanie wczoraj, w jaki sposób Pan chciałby to uszczelnić, to dowiedziałem się, że tutaj dojdzie płyta, a od góry dojdzie piana. Nie zrozumcie mnie źle. Bo to, co zaproponował pan, to oczywiście się zgadza. Tylko dla mnie jest to postawienie kropki nad i. A to, co należy zrobić najpierw, to dokleić tą paroizolację do całego boksa tutaj dookoła naszych schodów strychowych. Niestety to, co jest zrobione najgorzej, to jest ta nisza, bo ona tak naprawdę nie ma paroizolacji. Spójrzcie proszę tutaj.
Wszędzie mamy te kapturki porobione dookoła. One celowo tutaj nie są nigdzie przyczepione, z tego względu, że podczas testu chciałem przetestować, czy bez tych kapturków to połączenie tam jest szczelne. Jak możecie się domyślać, to połączenie nie jest szczelne idealnie, więc te kapturki, tam gdzie już były przyklejone do góry, dawały tą dodatkową szczelność i gwarantowały, że no tak naprawdę ten sufit spełnia swoje zadanie. Zastanawiałem się od samego początku, w jaki sposób tutaj fachowiec nam zrobił te nisze. On robił je oczywiście na podłodze, z tego względu, że powiedział, że jest tam za mało miejsca, żeby później wstawić jakąkolwiek wkrętarkę i żeby coś dowiercić. Ja tylko się upewniłem, czy na pewno jest tam zrobiona paroizolacja. Usłyszałem, że tak, więc wejdźmy teraz i się przekonajmy. Pokażę Wam, w jaki sposób jest tam zrobiona paroizolacja. Oczywiście, no niestety te nieszczelności w takim stylu dla naszego fachowca są ok, dla nas nie. I zobaczcie proszę, jak jest zrobiona paroizolacja. Ta paroizolacja kończy się tutaj na górze, tak jak widzicie. I niestety nie jest pociągnięta dalej. Tutaj z tyłu nigdzie nie widać tej paroizolacji, więc nie jest zachowana ciągłość. Co prawda, tutaj pod spodem mamy paroizolację i ona kończy się o w tym miejscu. Przez ten element tutaj z boku całkowicie ucieka nam para i następuje tutaj niekontrolowana wymiana powietrza. Prawidłowo ta folia stąd, która jest tutaj na górze, powinna być wyciągnięta tędy, tutaj przechodzić sobie pod tymi profilami, wychodzić tu i później po połączeniu, czyli zaklejeniu tej taśmy tutaj, tej folii taśmą, tutaj należałoby ten kaptur wywinąć na tą folię. No jest to dosyć proste i wydawało mi się, że logiczne, ale jak widać nie dla każdego. Podobnie kwestia niszy wygląda tutaj w naszej drugiej łazience. Nawet tak jak widzicie, na środku mamy szczelinę. Jak ja tam się dobrze przyjrzałem, no to niestety nie ma żadnej folii. Od tutaj oczywiście pan powiedział, że to jest najłatwiejsza rzecz do poprawy. No ja się również z tym zgadzam, ale należałoby to zrobić prawidłowo. No i tutaj dodatkowo fachowiec, zobaczcie, zakleił taśmą to na dole tynkarską, żeby uszczelnić to tylko na czas testu. Mega, mega dziwna sytuacja. Udało się poprawić większość rzeczy związanych z paroizolacją naszego poddasza, a właściwie naszego stropu. Więc teraz zapraszam Was na tour. Pokażę Wam, co zrobiliśmy, jak zrobiliśmy, co wymyślił nasz wykonawca i dam Wam znać, czy wszystko jest zrobione prawidłowo. Zaczynamy zatem od pokoju, gdzie był problem tej natury, że wykonawca zapomniał dać folii, a właściwie powiedział mi później, że zrobił to celowo. Więc zobaczcie, co wymyślił. Wymyślił, że tutaj po prostu da pianę. No i to ogólnie ten sposób wydaje się sensowny. Czy idealny? Raczej nie. Jest to, wiecie, zrobione w ten sposób, żeby uratować po prostu sytuację. No i nie ma już za bardzo innej możliwości. Mam nadzieję, że to wszystko jest tutaj zrobione prawidłowo. Oczywiście ta folia zostanie doczepiona. Również spójrzcie na to, że zmieniliśmy wszystkie taśmy. Nie są to już taśmy tynkarskie, tylko są to taśmy przeznaczone do łączeń paroizolacyjnych. No i wygląda to o niebo. Niebo lepiej. W tym miejscu również możecie zobaczyć, że mamy w końcu zamontowaną taką puszkę, taki boks. Wcześniej widzieliście na przybitkach, jak one wyglądają. Ten boks w tym miejscu jest po to, bo będziemy mieć tutaj nasz czujnik ruchu. No i na moje pytanie, w jaki sposób ten czujnik ma być szczelny, no wykonawca nie umiał mi odpowiedzieć, więc wysłałem mu filmy, jak zrobić takie boksy. Namordował się z nimi praktycznie cały dzień, no ale zamontował je w całym domu. Można to przede wszystkim zobaczyć tutaj w łazience. Jest tych boksów cała masa, z tego względu, że będą tutaj po prostu halogeny. To znaczy światełka LED-owe oczywiście, ale takie wpuszczone w sufit podwieszany. No i wyobraźcie sobie teraz, że nie mamy tych boksów. Nie jest to wszystko doczepione tak prawidłowo, jak jest teraz. No i co w sytuacji, gdy po prostu przewiercimy tą paroizolację? No jest to dziura, nieważne jak to uszczelnimy, byłaby to dziura. W tym miejscu pokażę Wam również tutaj tą pianę. Pianę dostaliśmy oczywiście od tej samej firmy, która wykonywała nam test szczelności budynku. Jest to firma Prusdis i powiem szczerze, polecam serdecznie tą firmę, no, z tego właśnie względu, że nie zostawiają klienta z samym takim pustym wynikiem, tylko dali swoje rozwiązania, pokazali, jak należy to zrobić. No i to uszczelnienie, powiem szczerze, się sprawdza. Ta piana została wrzucona z każdej ze stron.
jak widzicie, i jeszcze wszedłem tam na strych i wrzuciłem ją dookoła, także jest to prawidłowe uszczelnienie. Przechodzimy do pomieszczenia, gdzie mamy ten nasz ciąg kablowy, który przechodzi z dołu aż na górę, żeby wszystko puścić sufitem podwieszanym. No i tutaj również była ogromna nieszczelność. Ponownie zostało mi tutaj to doradzone, żeby tą samą pianą to zrobić. Było to ciężkie zadanie, bo jak widzicie, kabli jest cała masa. Z góry również to zostało uszczelnione i mamy teraz no, tutaj wysoką szczelność. W tym samym pomieszczeniu mamy również schody strychowe. No i schody strychowe to była masakra. W tym miejscu wykonawca w ogóle nie zrobił żadnego połączenia. Po prostu schody były tak wczepione. W momencie, gdy tutaj doszliśmy z testem, no to się okazało, że no jest tragedia. No i zobaczcie, jak ja to poprawiłem. Dlaczego ja? To zaraz Wam o tym opowiem. Ale zerknijcie proszę, jak to wygląda. Jest wywinięte to wszystko i przyczepione najpierw do schodów strychowych i później mamy to wywinięte tutaj już bezpośrednio na paroizolację i dzięki temu tworzymy taką całość. Idealna całość ze wszystkich stron. Czy było to ciężkie do zrobienia? Raczej nie. Zajęło mi to około 40-50 minut, a mam pewność, że jest zrobione idealnie. No i to już ostatnie miejsce, które chciałem Wam pokazać. Tutaj mieliśmy wcześniej taką ciekawą konstrukcję. Pokażę Wam teraz ją na przebitkach. No i ta konstrukcja się niestety nie sprawdziła. Zostało mi doradzone, żeby to również wszystko zapianować. Jak widzicie, opianowuję to tak warstwami. Tam z tyłu również jest piana wrzucona. Chodzi o to, że no, piany na raz nie dały rady po prostu tutaj wrzucić, bo wypadała. Odpadała nam nawet zresztą tutaj gdzieś tam po drodze sobie spadała i się przyczepiała. Także jestem po pierwszym dniu. Niestety pistolet do piany mi się zapchał. Jutro prawdopodobnie wracam tutaj ponownie i dalej to będę pianował. A dzisiaj zabieram się dalej za łączenie i wymianę wszystkich taśm tynkarskich, które pozostały. A mówiąc wymianę taśm tynkarskich, mam na myśli na przykład takie połączenia jak tutaj, gdzie ewidentnie już widać, że coś się z tym dzieje, delikatnie się odrywa. I porównajcie sobie z tą taśmą UNO, która jest tutaj tuż obok. Zerknijcie proszę na połączenie kablowe, które no, jest zrobione za pomocą taśmy tynkarskiej. A tutaj no, już moja konstrukcja, gdzie to wszystko obklejałem taśmą UNO, żeby to na pewno z żadnego powodu się nie oderwało. To wszystko ogólnie jest bardzo dziwne z tego względu, że no, zerknijcie proszę. Widać, że ta taśma tynkarska nawet tutaj po prostu sobie odpada. No i wykonawca w niektórych miejscach był w stanie no, spędzić troszeczkę czasu, wymienić te taśmy na prawidłowe, a w innych nie do końca. Kolejną rzeczą, która mnie dziwi, jest to, że zerknijcie na te boksy, które tutaj są. One mają w tym akurat przypadku te folie, które są takimi wąsami, wyciągnięte na zewnątrz. Ale tutaj dokładnie to samo jest zrobione od góry. I jak widzicie, tam taśma ewidentnie nie jest przyczepiona. No na szczęście tutaj sprawdzaliśmy szczelność, więc sam boks w sobie jest bardzo, bardzo szczelny i nie ma takiego problemu. Ale no nie podoba mi się to, że ktoś zupełnie nie rozumie podstawowych praw fizyki, a bierze się za coś tak istotnego jak montaż sufitów podwieszanych i wykonanie paroizolacji. No i ten pokój mam praktycznie skończony. Musiałem trochę tych taśm tutaj poprawić. Odciąłem delikatnie paroizolację, żeby przykleić ją do tutaj profila. To nie było innej za bardzo możliwości już, zwłaszcza, że tam dalej jest niby ta piana. Dlaczego mówię niby? Dlatego, że rozciąłem sobie taki newralgiczny kawałek, bo podczas tutaj układania tej taśmy, przyklejania jej, zauważyłem, że no coś dziwnego się dzieje z tym karton gipsem. No i zauważcie, proszę, że odciąłem, a tutaj no nie ma ani piany, ani paroizolacji. Także zostawiam to, bo muszę przemyśleć, jak to zrobić. Na pewno to zapianuję i dopiero później będę przyklejał tutaj paroizolację. Dokładnie to samo zrobiłem w drugim pokoju. No i ta sama identyczna sytuacja. Tutaj jakby za zakrętem, tak to nazwijmy, nie ma tej piany, ale cała reszta jest już na tip-top. Bardzo w wielu miejscach brakowało tych takich pasków tutaj bocznych na łączeniu paroizolacji. Nie wiem, o co chodzi, to znaczy domyślam się. Ale zacząłem się domyślać dopiero tutaj. Wejdę i Wam pokażę, o co chodzi. To jest takie troszeczkę newralgiczne miejsce, to znaczy tutaj idzie profil z tej strony. No i byłem pewien, że tutaj pod spodem też idzie profil. No ale zobaczyłem, w jaki sposób jest przyklejona ta taśma, że to jest folia do folii spod spodu. No i miałem takie, ale coś tutaj luźno chodzi. No i okazuje się, że tutaj jestem w stanie sobie wsadzić palec i nic tam nie ma. A od góry wygląda to w sposób następujący. No właśnie, jak widzicie, tak naprawdę nic nie jest doczepione, powietrze sobie przelatuje. A dodatkowo zerknijcie proszę, co się dzieje przy tej skrzynce. Ta skrzynka od góry
również jest do niczego nie doklejona. Po prostu, no, to jest to, o czym mówiłem. Zmieniam specjalnie pomieszczenie, żeby Wam pokazać. Tutaj poprosiłem już wyraźnie, że te wąsy od tych wszystkich boksów mają być na zewnątrz. Jak widzicie, nawet tutaj widzę delikatną nieszczelność, bo nie zostało to dobrze doklejone. Ale w niektórych miejscach wcześniej nie wyłapałem tego i pan postanowił robić to odwrotnie. To znaczy, boks był, ta folia od boksa była doklejana od góry. Z jakiego powodu? Nie mam pojęcia. Jest to dużo trudniejsze, dużo bardziej wymagające. Po prostu powiem Wam, że czasami fachowcy mnie zadziwiają. No i teraz opowiem Wam, dlaczego niektóre rzeczy wciąż tutaj robię sam. I między innymi o co chodzi z tymi drzwiami strychowymi. Ten wykonawca powiedział, że pierwszy raz się spotyka, żeby test szczelności budynku robić przed powieszeniem sufitów podwieszanych. Czyli gdy mamy tylko folię. Przecież ta folia nic nie daje. No i wtedy lekko się załamałem, ale stwierdziłem, że no wiecie, my za to płacimy, więc nie ma tutaj tego złego i po prostu ciśniemy, mówimy mu co ma robić i po prostu ten człowiek to wykona. W końcu za to bierze pieniądze. Nic bardziej mylnego, słuchajcie. Zaczynając już od tych boksów, które mamy, to była walka. Ja musiałem tutaj przyjechać, pokazałem temu panu filmik, jak to należy zrobić. No i w sumie finalnie stwierdził, że okej. Okay. Oczywiście były dwa sposoby. Jeden z frezowaniem, drugi, żeby składać je klasycznie. Postanowił składać je klasycznie, złożył trzy boksy za dużo, powiedział, że zeszło mu się cały dzień. Oczywiście ten pan aktualnie od 2 tygodni u nas pracuje i nie bierze za to ani jej złotówki, bo tutaj były poprawki tego sufitu. Cały czas tej paroizolacji. Umówiliśmy się na kwotę za metry kwadratowe. Pan dostał już pewne zaliczki. No i cieszę się, że zrobił te poprawki, które zrobił, bo jak nie, no to byłoby sporo pracy dla mnie po prostu. Ale niektóre rzeczy chciałem zrobić sam. Po wykonanym teście szczelności przez Sławka z firmy Prusdis zalecił mi, w jaki sposób do tego podejść tak systemowo, jak to wszystko naprawić. No i część rzeczy zleciłem fachowcowi. To, co zleciłem fachowcowi, to wykonanie boksów. Bo po krótkiej rozmowie stwierdziłem, że chcę mieć prawidłowo wykonane wszystko. Żeby nie było takiej sytuacji, że mamy nieszczelności związane z tym, że mamy jakieś czujniki, w sumie folia jest wycięta i byłyby to, wiecie, dziury 68 mm, przez które ucieka powietrze, bo nigdy tego byśmy dobrze i prawidłowo nie uszczelnili. Po drugie, poprosiłem go, żeby wymienić wszystkie taśmy tynkarskie, ponieważ one nie służą do łączenia paroizolacji. No tutaj już znowu lekkie oburzenie, bo jak to? Przecież one dobrze się trzymają, sprawdzają się. No i pokazałem mu, kupiłem konkretne taśmy, które za chwilę Wam będę prezentował, które no, po przyczepieniu nie da się ich odkleić. Nie ma takiej możliwości, można rozerwać folię, odciąć ją, inaczej nie da się nic z tym zrobić. No i to zleciłem temu człowiekowi. Ja sam postanowiłem, że załatam te wszystkie dziury, te przepusty, które idą na górę, gdzie tą folią jest ciężko dojść, bo po prostu innym ludziom nie ufam i uważam, że zrobię to lepiej. I po tym, co wyszło na teście, to wiem, że zrobiłem to lepiej. I po drugie, stwierdziłem, że drzwi strychowe też chciałbym zrobić sam, ale jeśli on to zrobi wcześniej, to nie ma z tym problemu. No i właśnie dochodzimy do drzwi strychowych, bo pewnego dnia przyjechałem na budowę i w sumie się okazało, że drzwi strychowe wciąż są źle zrobione. To znaczy, mamy sufit i folia idzie po suficie i została jakby wyciągnięta ona, ale nie na drzwi, tylko na to pudło dookoła drzwi. Takie, co trzeba zbudować samemu z płyty USB i doklejona. No i mówię mojemu fachowcowi, że tak naprawdę w ten sposób, jak jest zrobiona folia, to nic to nie daje, dlatego że wciąż ta para będzie mogła sobie wychodzić, tam jest idealne, jakby idealna dziura dookoła. No i dałem mu znać, że trzeba to zrobić inaczej. To znaczy, trzeba przykleić folię dookoła tych właściwych drzwi, tej właściwej skrzyni z drzwiami, a nie tej, którą my zbudowaliśmy. I następnie wyprowadzić takie płaty tej naszej tutaj paroizolacyjnej folii i je dokleić tą taśmą. Podobnie zresztą tak, jak robiliśmy to we wszystkich puszkach. No i on chyba czegoś nie zrozumiał. Tą folię znowu dokleił do drzwi, ale znowu pociągnął do góry. Tam chciał to łączyć. Po tym, jak mi powiedział, jaki miał plan, czyli dodać jeszcze trzecią folię, to się tylko zastanawiałem, o co mu tak naprawdę chodziło, gdzie rozwiązanie jest banalnie proste. No i przyjechałem tego samego dnia wieczorem, jak już porozmawialiśmy. No i widziałem, że no nie bardzo mu to idzie, więc po prostu po tym, jak już wszystko to zaplanowałem, co potrzebowałem, to wziąłem się za te drzwi. Rozciąłem folię, wyciągnąłem ją, poprawiłem taśmą na dole. No i jako, że była już pierwsza w nocy, to stwierdziłem, że dłużej tutaj nie chcę spędzać czasu, lubię spać. Poza tym kolejnego dnia była praca i stwierdziłem, że zostawiam tak. Następnego dnia, około godziny 11:30, dostaję telefon, że tak nie może być.
że ja przyjeżdżam w nocy, coś tutaj poprawiam, on się napracował, żeby tą folię wsadzić, drzwi opuszczał. No i cóż, co mogę powiedzieć? No sam zresztą mi powiedział, że rozumie, że to jest mój dom. No i właśnie, i na tym zakończymy temat. Mój dom, moje zasady, moje pieniądze, moje podwórko. I w tym miejscu powiem wam, żebyście uważali na fachowców, bo bardzo często mają swoje widzimisię, swoje preferencje. A to mimo wszystko wasz dom. Nie mam nic do fachowców, którzy działają prawidłowo, którzy wiedzą co robią, ale ten człowiek ewidentnie nie wie, jeśli chodzi o sufity podwieszane. Poziomy i wszystko inne jest zachowane. Ale paroizolacja, no ewidentnie nie ma pojęcia po co ta folia tutaj jest. Pewnie według niego ja się bardzo dużo czepiam i można by to było wszystko sprawniej i szybciej zrobić. Oczywiście, ale nie byłoby to zrobione prawidłowo. Także znowu jestem tutaj na budowie, kolejnego dnia. Nie ma naszego fachowca, dlatego jestem w stanie nagrać ten filmik. Od sąsiadów wiem, że w dniu wczorajszym odjechał 11:45, także tuż po naszej rozmowie. Obraził się, chyba ponownie. No nic na to niestety nie poradzimy. Od początku mówiłem, że te sufity mają być zrobione perfekcyjnie, bo jest to nasza jedyna warstwa oddzielająca nas tak naprawdę od poddasza nieużytkowego, które jest nieogrzewane, więc nie może być tutaj żadnej nieszczelności, żadnego potencjalnego wykraplania się, bo nie stać nas na poprawki, po prostu. Nic więcej nie mogę dodać, nic ująć. Więc jestem dzisiaj tutaj ponownie, robię delikatne poprawki po nim, bo już nie chce mi się po prostu z nim do końca rozmawiać, kłócić. Ja zresztą staram się być miły, bo zresztą za to wszystko płacimy. No ale ten człowiek ewidentnie nie pojmuje, dlaczego tak, a nie inaczej trzeba wykonać sufity podwieszane. No i w tym miejscu możecie zadać pytanie, dlaczego w takim razie kogoś takiego mamy? Bo mam sobie ten pierwiastek nauczyciela. Jeśli kogoś wziąłem, przedstawiłem mu warunki, kryteria, jakie tutaj u nas obowiązują, jak do tego podchodzimy, że będzie robiony test, no to ja nie odpuszczam. Jeśli z kimś się umówiłem na jakąś konkretną kwotę, ta kwota jest notabene według mnie bardzo niska, wręcz nierynkowa, to chciałem pokazać tej osobie, że należy brać pod uwagę wszystko, ale to absolutnie wszystko. No bo zupełnie nie rozumiem zdziwienia, że trzeba zrobić prawidłowo paroizolację. Teraz pokażę wam, jak ta paroizolacja powinna wyglądać prawidłowo. Przejdę się, pokażę to na timelapsach. Zerknijcie sobie, ja poprawiałem to już osobiście sam. No i nie ma przebacz, teraz musi być już dobrze. To są te piany stosowane do hermetycznego zamykania budynków. No bardzo dobre, mogę powiedzieć. Mam porównanie z tytanem, który tutaj też sobie leży. I ten tytan ogólnie do tej pory myślałem, że jest świetną pianą, dopóki nie spotkałem tej piany. Cenowo no, ta wychodzi troszeczkę drożej, ale jest też troszeczkę do innego zastosowania. Dodatkowo mamy też silikon od Sigi. Ogólnie jeszcze raz powiem wam, że te rzeczy, które przed chwilą wam pokazywałem, dostaliśmy od firmy Prusdis. Podoba mi się mega ich podejście. Przyjechał Sławek, zrobił u nas też szczelności. Nie zostawił nas na lodzie po prostu z wynikiem. Powiedział, gdzie są nieszczelności. To prawdopodobnie zrobiłby każdy, ale później doradził, jak to zabezpieczyć, jak uszczelnić, co zostało źle zrobione. I teraz po tym ogromie pracy, który został wykonany, widzę, że no jego rady były złote. I te rzeczy, które mi dał, jeszcze nie wszystkie są wykorzystane, bo wykorzystaliśmy do tej pory pianę na górze, żeby uszczelnić te nasze nieszczelności, wszystkie przepusty kablowe, przepusty wokół rur. No i wychodzi to naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Już nie zbiera się tam nigdzie woda, także widać, że te przegrody zostały no prawidłowo po prostu zamknięte, są oddzielone od siebie. No i teraz zostało nam uszczelnić okna. Mówiąc okna, mam na myśli tutaj te spody, które jak w poprzednim materiale widzieliście, no nie są szczelne. Jeśli nie widzieliście w ogóle jeszcze poprzedniego materiału z naszego testu szczelności budynku, no to zachęcam do jego obejrzenia. No i jaki jest pomysł na to? Pomysł jest taki, że jak widzicie tutaj mamy taką piankę. Będziemy ją wycinać po prostu nożykiem najgłębiej jak możemy i tam będziemy wciskać uszczelniacz. No i przy okazji chcę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, że dociągnęliśmy ten tynk do samego końca, bo tu nie mamy nieszczelności, bo gdyby się okazało, że w sumie to mamy nieszczelności po całym budynku, to musielibyśmy cały budynek, wszystkie ściany tak dookoła przelecieć. Co nie byłoby w ogóle opłacalne, nie byłoby super, ale by trzeba było to zrobić. Także do tego będzie służył nam ten element Siga Meltel, ale najpierw musimy wykorzystać resztę pian. Oczywiście link do firmy, która nam wykonywała, kontakt do nich znajdziecie jak zawsze w opisie filmu. Polecam jeszcze raz serdecznie, dlatego że po prostu są fair.
o kosztach, rodzaju konstrukcji, a także czy w ogóle jesteśmy zadowoleni z całości, opowiem Wam, jak już się uda skończyć te sufity. Także jak widzicie, paroizolacja to naprawdę bardzo ważny temat. Spośród wszystkich sąsiadów tutaj obecnych na ulicy, tylko my zrobiliśmy ten test szczelności budynku. Obawiam się, że ich budynki również nie są szczelne, ale po prostu o tym nie wiedzą. No, mają już ogrzewanie, mają domy ocieplone, no i te straty ciepła nie są aż tak zauważalne. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co Wy na ten temat myślicie. Czy również robiliście taki test szczelności budynku? Czy Wasi fachowcy również musieli coś poprawiać? A może nie robiliście? Jeśli nie, to dlaczego? Do zobaczenia w jednym z filmów, które wyświetlają się teraz dookoła mnie już za chwilę. A jeśli nie, to za tydzień w czwartek. Cześć!